Piotr Szczepanik odszedł 20 sierpnia 2020 roku. Na poniedziałek, 31 sierpnia, zaplanowano uroczystości pogrzebowe, które odbędą się w Lublinie i Warszawie. Upamiętnianie pamięci legendarnego piosenkarza rozpocznie się wspólnym uczestnictwem we mszy świętej. Smutne wydarzenie będzie transmitowane w internecie, by umożliwić fanom pożegnanie się z artystą. Piotr Szczepanik był wokalistą, którego kochali wszyscy Polacy. Nie ma osoby, która nie potrafiłaby zanucić przebojów takich jak Goniąc kormorany, Żółte kalendarze, Kochać, czy Nigdy więcej. Artysta przez wiele lat zmagał się z ciężką chorobą. Niestety, ostatecznie przegrał tę walkę. Miał 78 lat. Przed kilkoma dniami media poinformowały, że pożegnanie wokalisty odbędzie się jednocześnie w Lublinie, z którym był związany przez wiele lat działalności, i w Warszawie. Nabożeństwo żałobne w archikatedrze lubelskiej właśnie się rozpoczęło. Piotr Szczepanik zostanie pochowany w Lublinie. Ciało Piotra Szczepanika spocznie na Starych Powązkach w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 18. Kondukt żałobny wejdzie na teren nekropolii 4 bramą od ulicy Powązkowskiej. Rodzina wokalisty zaapelowała do żałobników, by przybyli na miejsce bez kwiatów. Poproszono, by pieniądze przeznaczone na ten cel przekazano na rzecz Fundacji Onkologii Lubelskiej Razem. Transmisja live, która trwa na stronie internetowej Archidiecezji Lubelskiej, pozwala na śledzenie przebiegu uroczystości pogrzebowych. Przed trumną Piotra Szczepanika stoi warta honorowa strażników miejskich. Żałobnicy uczestniczący w pogrzebie, zgodnie z zaleceniami sanepidu, mają na sobie maseczki ochronne. Mszę odprawia metropolita lubelski, arcybiskup Stanisław Budzik. Duszpasterz, w swojej mowie nad trumną, przytoczył fragmenty utworu Kochać i wymienił inne piosenki artysty. Streścił także życiorys Piotra Szczepanika. 2. To nie koniec pogodowego Armagedonu. Pojawiły się kolejne ostrzeżenia. 3. Piotr Szczepanik został upamiętniony w wyjątkowy sposób. Dziś w południe Hejnalista zagrał jeden z najpopularniejszych utworów artysty PT. Kochać, stojąc na balkonie lubelskiego ratusza. Flaga na rynku została opuszczona do półmasztu na znak żałoby. Muzyk zagrał także melodię innego przeboju piosenkarza, pod tytułem Cisza. W ten sposób Lublin pożegnał wielkiego człowieka, który spędził w tym mieście wiele lat. Na podobny gest władze zdecydowały się, gdy media obiegła wiadomość o źródło Super Express.